Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek z gry Battlefield 4. Jak wiecie, BF4 na moim kanale był nieobecny praktycznie od miesiąca, pomijając tutaj serię Quantum Guide. A mianowicie, jak wiecie, na moim kanale staram się tutaj wprowadzać taką troszeczkę nowszą formułę, gdzie właśnie gdzieś tam w tle leci gameplay, a ja przy okazji gadam o różnych rzeczach, które są związane z daną grą, czy powiedzmy cokolwiek, co mi tam wpadnie do głowy. I właśnie chciałem coś takiego zrobić z BF-a, tylko właśnie nie chciałem nagrywać takiego odcinka, gdzie po prostu będę grał, powiedzmy, w jakiejś rundzie i komentował swój gameplay. Chciałem właśnie zrobić coś troszeczkę ciekawszego, więc postanowiłem odpalić właśnie Battlefielda 4 w wersji CT, czyli Community Testing Environment, oraz chciałem zobaczyć właśnie, co tam nowego jest w tym Battlefieldzie 4 CTE, ponieważ dodali oni tutaj kilka nowych rzeczy. Jak możecie właśnie zobaczyć, tutaj właśnie to jest mapa, która dopiero jest tworzona. Jest to, powiedzmy, taki projekt, który nazywa się Community Map Project. Więc to jest jedna z tych ciekawych rzeczy, która się dzieje w Battlefieldzie 4 CTE. I przy okazji też tutaj w tym Battlefieldzie 4 CTE możemy testować nowy update, który wprowadzi kilka nowych broni właśnie do Battlefielda 4. I w tej chwili możecie mnie zobaczyć z AN-94. Więc może pogadajmy trochę na razie o AN-94, a później pogadamy o samej mapie. Więc AN-94 jest to nowa broń, która, jeżeli ten patch oczywiście wyjdzie, to ta broń będzie udostępniona dla wszystkich. Ta broń na początku wygląda jak zwykły kałasznikow, ale zajmiemy się takim kawałkiem historii akurat tej konkretnej broni. Ta broń została stworzona do tego, aby dwa pociski mogły trafić w ten sam jakby cel przed tym, jak nasz żołnierz poczuje po prostu odrzut broni. I ta broń ma wprowadzony właśnie taki mechanizm, który pozwala tej broni na wystrzelenie dwóch pocisków, zanim strzelec właśnie poczuje ten odrzut. W rzeczywistości wewnętrznie ta broń jest dość skomplikowana pod względem swojego mechanizmu, jednak ta broń jest naprawdę wyjątkowo efektywna, gdyż pierwszy, powiedzmy, pocisk może uszkodzić pancerz, a drugi trafia praktycznie w to samo miejsce, no wiadomo, z gorszym trochę skutkiem dla gościa, do którego strzelamy. Dodatkowo ta seria dwóch pocisków jest bardzo szybka, jest ona, powiedzmy, na tyle szybka, że przebija czasami niektóre karabiny, typu na przykład Scorpion Evo czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie nazwy tej broni, CZ3A1 bodajże, to jest taka bardzo szybkostrzelna broń u mechanika. Czyli ta seria dwóch pocisków ma szybkostrzelność równą 1200 pocisków na minutę. Oczywiście bardzo ciężko jest jakby osiągnąć tą szybkostrzelność, bo nie strzelamy tutaj serią full auto, tylko serią dwóch pocisków, ale te pociski są naprawdę wyrzucane z tej broni tak szybko, co jest tutaj zasymulowane w Battlefieldzie 4, że trafiają one praktycznie w jedno miejsce. I naprawdę dość często używałem właśnie tego konkretnego trybu z bronią AN-94 i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę dobra rzecz w tej broni. Jest to broń, która głównie tutaj świetnie się spisuje na dalekie dystanse. Jeżeli załączymy sobie, powiedzmy, full auto, to też ta broń całkiem nieźle spisuje się na dalekie dystanse i czasami też na średnie, więc jest to świetny karabin do tego, jeżeli chcemy walczyć na dalekiej dystansie. I właśnie ta seria dwóch pocisków, która jest wyjątkowa dla tej broni, została tutaj właśnie zasymulowana w przypadku AN-94. Jednak jeżeli przełączymy tą broń w tryb full auto, no to wtedy ta szybkostrzelność nie jest za duża. Praktycznie rzecz mówiąc, ta szybkostrzelność tej broni jest naprawdę bardzo mała, więc zaczyna się z tego robić wtedy taki trochę kiepski AK-47 czy coś w tym stylu. Sporo bardziej wolałbym w trybie full auto używać broni AK-12. Miałem jeszcze okazję pograć z innym karabinkiem, a mianowicie Groza coś tam, nie pamiętam dokładnie modelu. W każdym bądź razie jest to karabinek szturmowy. Jest to znowu rosyjska broń typu Balpap, akurat tym razem typu Balpap, która ma bardzo ciekawy właśnie tutaj system obrażeń, więc jeżeli chodzi o Grozę, to miałem okazję chwilę z nią pograć. Jest to broń, która przynajmniej na razie, przynajmniej tak mi się wydaje, dobrze się spisuje na szczególnie bliskie dystanse. Średnie dystanse może niekoniecznie, ale bliskie dystanse naprawdę nieźle się sprawuje, bo ta broń ma bardzo, ale to bardzo duży odrzut. Jednej rzeczy, której nie lubiłem w karabinku Groza, to jest jakby, powiedzmy, odrzut tej broni i to, że też ta broń
ma małą możliwość modyfikacji, gdyż ona ma bodajże uchwyt pionowy standardowo i ma również zamontowany na stałe kompensator. Więc w zasadzie zostaje nam do modyfikacji tylko, powiedzmy, uchwyt, no nawet nie uchwyt w tej broni, ale jakieś dodatki typu optyka, powiększenie, celownik laserowy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi. Więc miałem okazję trochę pograć z tymi dwoma karabinami, aczkolwiek ja jeszcze na pewno sprawdzę sobie inne jakieś givery w grze, żeby wam coś powiedzieć na ten temat. Na pewno bardziej będę sprawdzał, jak już jakby wszystko wyjdzie do standardowego Battlefielda, więc w pewnym sensie podoba mi się to, że wprowadzają właśnie tutaj nowe bronie do Battlefielda za darmo. Dobry ruch, aczkolwiek chciałbym widzieć tego troszeczkę więcej, być może w przyszłości w innych tytułach. Dobra, przejdźmy teraz do mapy, która na razie nazywa się Community Map Project. Na razie nie ma ona żadnej jakby tutaj nazwy. Jak widzicie, ta mapa nawet nie ma tekstur. To jest tak zwana mapa typu grey box, czyli mamy tutaj takie cienie szarości, jakieś tam podstawowe oświetlenie i mniej więcej układ tej mapy jest w pewnym sensie gotowy. I będzie to mapa, która prawdopodobnie będzie się będzie wyglądała jak taka trochę dżungla, powiedzmy, gdzieś tam w Japonii czy powiedzmy tam w Chinach. Chyba tutaj gramy z chińską armią, tak, bo mamy CN, to na pewno jest chińska armia tutaj w Battlefieldzie. Więc mamy tutaj miejsce, które znajduje się gdzieś w Chinach, tam w tle widać taki wodospad, więc jak ta cała mapa będzie już oteksturowana, to myślę, że będzie wyglądała całkiem nieźle dla naszych oczu, ale bardziej mnie tutaj obchodzi tak naprawdę, jak się gra w tą konkretną mapę. Podoba mi się to, że w tej konkretnej mapie mamy dużo jakby różnego rodzaju schronienia, które jest nam jakby dane poprzez teren tej mapy, czyli często jeżeli gdzieś się chcemy schować za przeciwnikiem, czy kogoś zaatakować za osłony, to robimy to jakby za pomocą właśnie naturalnych rzeczy, które znajdują się na tej mapie. Jakieś kamienie, właśnie pagórki, wzgórza i tak dalej. Na punktach mamy, powiedzmy, jakieś tam budynki, które znajdują się od czasu do czasu, więc w tych budynkach też w pewnym sensie można się tutaj jakoś mniej więcej schować, więc to też jest fajne. I również mam wrażenie, że jest tutaj całkiem niezły balans pomiędzy walką pojazdami, a walką, powiedzmy, jakimiś czołgami i tak dalej. To mi się naprawdę podobało, że dało się grać i czołgiem, mimo że tutaj gameplayu czołgiem nie zobaczycie w tym konkretnym gameplayu, ale gdzieś tam na boku grałem trochę czołgiem. Więc można pograć fajnie pojazdami, można fajnie tutaj sobie właśnie pobiegać i postrzelać z broni. Są dystanse krótkie, są dystanse średnie, są dystanse długie, więc każdy jakby dla siebie znajdzie coś tutaj fajnego. Jestem ciekaw, jak tutaj twórcy będą jeszcze bardziej jakby tworzyli tą mapę, jakby ulepszali tą mapę i co tak naprawdę z nią zrobią, bo muszę powiedzieć, że ta konkretna mapa na razie wygląda naprawdę wyjątkowo przyzwoicie, więc na razie ten konkretny dodatek zapowiada się naprawdę nieźle do Battlefielda 4 z tymi giverami i z tą jedną mapą. Ale muszę tutaj jednak mieć jedno ale. Wszystko fajnie, że tutaj twórcy robią właśnie nowe mapy, udostępniają nam coś jednak za darmo, czyli givery i nową mapę. To jest bardzo fajnie, że coś takiego jakby się w Battlefield 4 dzieje i że ta gra jakby cały czas właśnie tutaj żyje własnym życiem. By the way, z tego co widziałem, Hardline kompletnie sobie nie radzi w statystykach i Battlefield 4, mimo że już ma rok po premierze, nadal trzyma się sporo lepiej od Hardline'a. To chyba te statystyki właśnie mówią, jakim gównem jest po prostu Battlefield Hardline i nawet nie muszę tutaj jakby się z nikim kłócić. W każdym bądź razie, sorry jak lubicie Battlefield Hardline, ale to jest moje po prostu zdanie, no trudno. W każdym bądź razie, jakie było to moje ale? Battlefield 4 niestety nadal ma kilka problemów, jak na przykład cały czas są bugi typu przeładowanie, które nie działa, netcode nadal wymagałby troszeczkę poprawy, dodatkowo są nadal te momenty, gdzie się ginie za osłoną, bodajże nadal jest chyba ten bug, który powoduje to, że właśnie giniemy jakby za jednym strzałem, znaczy się, to jest coś takiego, że tak naprawdę zdrowie nam spada, ale my nie widzimy, że na przykład ktoś nas uderzył jakąś bronią, jakimś pociskiem, tak? Ale mimo to nasze zdrowie jest gdzieś nadal poniżej poziomu, powiedzmy 100%, i później podchodzi ktoś inny i nas zabija jednym strzałem. Więc ten bug nadal tu się znajduje i tak naprawdę mam wrażenie, że zamiast się skupiać na ulepszeniu tych fundamentalnych rzeczy, które są związane z Battlefieldem 4, to niestety tutaj DICE troszeczkę tak się skupia na dwóch różnych rzeczach. Tu zrobimy to, tu zrobimy tamto, tu będzie fajnie, tu będzie trochę gorzej, macie parę map, macie parę giver, ale nadal te fundamentalne błędy, które są od Battlefielda 3.
od Battlefielda 3 nadal się tutaj znajdują. Aczkolwiek, żeby nie mówić tylko złych rzeczy, Battlefield 4 naprawdę przeszedł bardzo długą drogę, bardzo dużo rzeczy właśnie naprawili w Battlefieldzie 4, co im się chwali. I no, ja uważam, że akurat DICE się całkiem stara, aczkolwiek no są rzeczy, które jeszcze powinni naprawić, więc nie wszystko jest ok, nie wszystko jest też tak źle, jak może to przedstawiam. Czyli krótko mówiąc, to jest po prostu Battlefield. I jeszcze jedna rzecz w ogóle na koniec, zanim skończę ten filmik. Battlefield to jest chyba jedyna seria, z którą mam, że tak powiem tutaj, taki związek nienawiści i miłości, jeżeli to tak można powiedzieć. Love-hate relationship, żeby już nie mówić wszystkiego po angielsku, bo to no nie brzmi tak ładnie. Lepiej mówić naszą piękną, poprawną polszczyzną, tak? W każdym bądź razie, pomijając już ten temat. Battlefield 4, tak jak powiedziałem, jest to jedyna gra, którą uwielbiam i mam ochotę ją wyrzucić przez okno. Właśnie przez te problemy, które dzieją się czasami w Battlefieldzie. Jeżeli wszystko jest ok, to naprawdę mam świetny czas z Battlefieldem 4. Gramy jako drużyna, wygrywamy rundę, wszystko jest fajnie, mam kupę zabawy z Battlefieldem. Ale kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli, to już się zaczyna robić bałagan. Ja już mam ochotę wywalić Battlefielda 4 z płytą w napędzie i mam po prostu wrażenie, że zaraz wyrzucę cały mój komputer z resztą rzeczy przez okno, przez Battlefielda. I niestety mam wrażenie, że po prostu ta seria zaczyna się staczać do dołu. Co mnie niestety mocno boli, bo Battlefield 4 jest naprawdę grą, która bardzo mocno mi się podoba. No jest to jedna z gier, w którą grałem najwięcej. Więc niestety tak to właśnie jest. No w tej chwili na przykład dużo gram w Counter-Strike'a, dużo gram w Elite Dangerous, dużo gram jeszcze w inną grę. No trochę gram teraz w GTA Online i niedawno wyszła gra Killing Floor 2. I kiedy mam wybór pomiędzy BF-em, Killing Floor, GTA Online, Elite Dangerous, czy jeszcze tam innym tytułem, który wymieniłem przed chwilą, ale zapomniałem, co już wymieniłem, no to ja wybiorę Counter Strike'a, czy Killing Floor, czy Elite Dangerous, czy GTA Online, no, a ostatnio nie mam ochoty przysiąść do Battlefielda i pograć w niego tak naprawdę przez powiedzmy te dwie godzinki, zasiąść sobie do walki i po prostu trochę postrzelać. Ostatnio po prostu wybiorę inne gry ponad Battlefielda 4 i to mnie trochę boli, bo kiedyś Battlefield 4 był właśnie tą grą, którą bym wybrał ponad wszystkie inne gry, ponad CS-a, ponad Killing Floor, cokolwiek, no, a teraz tak nie jest. Teraz sporo bardziej wolę zagrać naprawdę w, powiedzmy, właśnie Killing Floor niż w Battlefielda 4. Więc, no nie wiem, no dla mnie ta gra zaczyna się trochę psuć i mam nadzieję, że EA jednak nie zrobi z tej serii takiego Call of Duty, które wychodzi co rok. Co mam tutaj na myśli? No, Battlefield 3 był faktycznie nową częścią, mocno się zmienił od Bad Company. Battlefield, krótko mówiąc, był tą częścią, która zawsze co, kiedy tylko Battlefield wychodził, to każda ta część była w jakiś sposób inna, więc Battlefield Bad Company była bardzo fajna gra, Battlefield 3 mocno się różnił od Battlefield Bad Company i bardzo fajnie, więc było czuć, że to jest naprawdę nowa gra. Battlefield 4 był taką bardziej poprawką do Battlefielda 3, ale nadal jestem jeszcze raz w stanie zrozumieć jakby właśnie taki jeden rebrand gry, ale potem Battlefield Hardline, no dodali niby ten temat policjanci złodzieje, ale gdzieś tam wewnątrz jakby ta gra jest cały czas zwykłym Battlefieldem, no to już trzeci raz nie kupię tej samej gry, tak? Więc no nie wiem, no tak to po prostu wygląda, no. Mam nadzieję, że Battlefield po prostu się nie zepsuje, więc no zobaczymy, to już trochę trzeba po prostu na to poczekać. W każdym razie mi tu się już kończy limit czasu, też nie chcę przedłużać tego odcinka nie wiadomo jak, bo już się zbliżamy do limitu 15 minut. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!